No, panie Adrianie, to nie będzie zwykły mecz dzisiaj. Co, znowu się zmęczyłeś? Czym ty się tak zmęczyłeś, jak jeszcze nie zacząłeś? Ja nie mam siły do niczego, kurwa. To ile ty kilometrów przeszedłeś? Nie wiem, że 2,5. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A czy jest to na przykład ktoś, kto chciałby wygrać Xboxa albo Nintendo? No to konkursiwo całkiem zacne jest. Typuj mecze euro w darmowej aplikacji Noin, dołącz do kartofliskowej ligi z tajnym kodem DUPA i wygraj na przykład Xboxa, Nintendo, głośniki, szczegóły w komentarzu pod filmikiem. To będzie mecz której ligi? Okręgowej. Okręgówka, czyli liga szósta. Gospodarze to będzie zespół Agape Białołęka. Agape! Z kim oni grają właśnie? Kurwa, niech sobie przypomnę. Kurwa, naprzód stare Jelonki? Coś w tym stylu. Jakiś naprzód. No to naprzód stare Babica. Nie wiem, pierwszy czy drugi? Jezus. No już, raz, dwa. Kurwa, morda mi się opali, bo jak manel wyglądał. No ale to ostatnio mówiłeś i nadal wyglądasz pięknie i dostojnie. Pierwsza minuta, niebezpieczny, ja wolny. Nie, o ja pier... Jakby ci to przeszkadzało, jakbyś wyglądał jak manel? Mordę opala na czerwono znowu. No to dupę do słońca wystaw. O, no panie, kurwa. Ja pierdol! Panie Adrianie, mamy brameczkę dla Agape. Dobra, no. Nie przeszkadza to panu. Jak nie strzelił, no to dobrze chyba. Patrz, go! O kurwa! Tu się nie skończy 0-0. Jest bardzo słuszna uwaga, panie Adrianie, że się nie skończy 0-0, bo mamy już 1-1. Po 6 minutach. Zobacz. Jak to wszystko jest wytrenowane. No kur... Co to jest za roślina, jak myślisz? Co to jest za roślina? Co śledziem jebie tak, aż taką piosenkę myśli. A co to za mieścina, co solą jebie tak. Jebana kurwa świnia, Kartagina. O, patrzaj pan. Ulala. By go kopnąć, to wtedy dostałby czerwoną kartkę na przykład. O ja pierdzie. Szedłem na cmentarz, się przypomniało. No tak, na cmentarzu to zawsze się dzieje. Nie, to jeszcze było przed. Ale się uśmiałem w duchu, kurwasz. Mało sobie u bani odrechotałem. Tak mi się to spodobało. No. I pyk teraz z lewej. O kurwa, ale podał. Ja pierdolę. Szedłem na cmentarz, nie? Idę. I dziewczyna przejeżdża przez uliczkę, nie? Na rowerze, taką osiedlową. O, no. Pa. Ja pierdzielę. Przejeżdża. Wiesz, dała w pedał, jej łańcuch spadł i tak wiesz, zeszło z tego roweru, łańcuch na drodze. Ona wiesz, parę metrów tutaj tak, ojojo, ja co to? Kurwa, no nie mogę. Od siebie, kurwa, nie na siebie, bo... Czyli to piłkę na! A gówno! Teraz naprawiaj to. Ciekawe, czy naprawiła. Chuja nie naprawiła. Ale ubaw miałem. Patrz ten zwód. No. Panie, łańcuch to mi spada co 15 minut generalnie, jak ja jeżdżę. Może napięty niedobrze, aby... Nie, napięty to aż tak, że nie wpływa. Panie, bramka weekendu teraz. Bramka, to jest bramka, patrz. O kurde! No, ale się wyrobiło. No. Nawet można powiedzieć ho-ho. Czułem, że tam diabli. 1-2 się zrobiło. Emocje jak na śwince Pepy. 1-2 do przerwy. Identysta słoń. Coś mówiłeś, że na jakimś koncercie byłeś ostatnio, tak? Nie, ostatnio. Kiedy to było? Kurwa, jeszcze włosy miałem. Miałbym prośbę, jakbyś szedł, jakbyś mógł 6 browarów wziąć. O kurwa, karny. Na jakim koncercie byłeś? Varus Manx. Varus Manx? Byłeś fanem Varus Manx? Nie, ale Lipnicka bardzo ładnie śpiewała. Będzie albo nie będzie. Fajne były. Fajne były takie nastrojowe piosenki, takie akurat do tego, do... romantyczne. Gol! Nie słyszałem jakiejś piosenki? Piosenka księżycowa to się nazywała. No to uwaga, zaraz będzie wycie do księżyca. Kiedy znajdę dla nas dom z wielkim oknem na świat, znowu będziesz ufać mi, nie pozwolę ci się bać. Zajebiste. Podejrzewam, że 2 lata temu tylko dostali z 15, ale... Ja pierdolę. No właśnie, ty domu szukasz teraz, nie? A co ma do tego piosenka z tej Lipnickiej? No bo tam śpiewa, że zaraz znajdę dla nas dom. A, to może i tak, to taka piosenka deweloperów. No. Chytre. Jeszcze.
Adrian szuka domu. Już znalazłem. Znaczy, bo już jedna chałupa była do wynajęcia, ale jest wynajęta i pan Adrian chciałby jakąś nową. Gdzieś trzeba mieszkać. Jeszcze? Ale szukasz czy znalazłeś już? Nie, no to poszukam, ale tak pierwsze co to mi wpadło, to akurat taka tego. A gdzie jest? A gdzie jest? W Opolu? Na razie. O kurwa! Naprawdę do Opola chcesz się przenieść? No, to sobie. Dlaczego akurat Opole, no? Bo wygrałem akurat meczodry Opole. Ależ to było meczycho! Jaki był wynik końcowy? 6-2. 2-6. 2-6 wygrały stare babice. Jakaś puenta by się przydała. Jaka puenta? Zapal se skręta. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich.